Cześć, witam Was serdecznie. Kolejny dzień, kolejne wyzwanie. Udało mi się już dzisiaj załadować na jutro. I to jest, jadę z Des Plaines, Illinois do Fargo, North Dakota. To jest z mojej wioski 625 mil, 252 funty wagi. Jadę na jutro. Za jakąś godzinę pojadę się ładować i od razu stamtąd wyruszam w trasę. Tak wyglądają ładunki. To jest loadboard. Jeden z loadboardów. Jest akurat Pantera. I tutaj są ładunki, waga, gdzie, skąd, dokąd, ile mil i kiedy. Oczywiście adresów nie ma dokładnych, jest tylko z zip kodu do zip kodu. A to jest drugi loadboard, który używam. I tutaj jest to samo. Z zip kodu do zip kodu. Jaka waga. Jaka firma. I kiedy. Jest w tej chwili parę ładunków. Jest godzina... Która jest godzina? Jest godzina 12. I w tej chwili na loadboardzie... Ja mam 30 ładunków, to są wszystko z moich okolic, ładunki, które po prostu stąd wyjeżdżają. Także jest co wybrać, można wyjechać, nie wiem tylko jak jest z ceną za te ładunki. Zamelduję się Wam jak będę na załadunku. Lecę właśnie na rozładunek, już jestem przy, już jest tutaj, że ten trop skręca. C.H. Robinson i idziemy się zapytać, czy mają coś dla mnie. Oczywiście wszyscy wjechał, to zdurniał od razu, normalne. Też tak mam. I tutaj musimy się zatrzymać, zapytać się, czy mają coś dla nas. Idę do środka. Udało się, szczekowałem się już. Drzwi numer 41, czyli jadę na rampę. I tam mają mnie załadować. Oj, kurde, trochę źle podjechałem. Za blisko jest ta rampa. Zdjęcia, bo każdy broker chce zdjęcia. Widzieliście, samemu się ładując, masz szansę właśnie brać takie ładunki, jak wiozę ja, czyli prawie nic. To jest 250 funtów. Nikt cię nie ładuje do pełna. Nie wali ci 3000 albo 4000 funtów. Weź, jakoś to będzie. Nieważne, czy kurwa amortyzatory cały samochód za swoje pieniądze płacisz, a nie za kogoś pieniądze. Ale to się wszystko wkłada. Mój największy ładunek, jaki wiozłem, to chyba 2500. Nie biorę większych ładunków. Nie chce mi się.
powiem tak, jak to w dzisiejszych czasach. Nie chcę już. Nie mam nic do naukowania. Jest bardzo dużo ładunków w tej chwili. W tej chwili, jak włączyłem, pokazało mi się 46 ładunków. Na pierwsza 44. Dobry czas. Ładunków jest naprawdę. Wyskakują ładunki, są ładunki. Tylko powtarzam cały czas. Nie wiadomo za jakie pieniądze. Bo połowa firm może płacić dolar, dolar 10 za milę. To się wtedy po prostu nie kontroluje jechać. Lepiej siedzieć w domu niż jechać za darmo, nie? Ale to też takie złudne. To są po prostu koledzy w tej branży, którzy powiedzą, no to ja mam siedzieć w domu. To tak niestety jest. I wtedy się robi po prostu, zniża się ceny. Przesunęło z tyłu. I proszę. I 55 centów. Bam, bam! Wiatr mam duży. To jest na największy mój problem. No i oczywiście w parku patrzyłem na to, ma być 22 czy 23 Fahrenheity, to jest jakieś minus 4 Celsjusza. Będzie się działo. Bebas to będzie kupowało nieźle. Właśnie po zatankowaniu samochodów zapowiada mi się ciężka jazda, bo średnie zużycie i dystans, na jaki mi tego paliwa wystarczy, a zalałem się do pełna, jest 325 mil, gdzie średnio pokazuje mi po zatankowaniu bez wiatru, to jest takie jakieś 380-375 mil maksymalny zasięg. Także wątpię, żebym dojechał w te miejsca, które zawsze dojeżdżam na z tych samych punktów tankowania. Ale zobaczymy, okaże się. Myślałem, że dojadę do wcześniej do tego pięknego miejsca, gdzie mój kolega youtuber Kraken tankuje się w swoim ulubionym miejscu. Ale niestety, nie dojadę tam. Nie dojadę. To jest Portage, Wisconsin. 115 mila. Ale tam nie dojadę. Generalnie to jestem teraz na ścieżce Michała Krakena. Jadę jego ścieżką. Chociaż on też ostatnio jeździł do Fargo. To
jest taka nudna droga, monotonna, nie ma tutaj, nic się nie dzieje, praktycznie nie ma żadnych gór, nie ma nic, oprócz kurde zimą śniegu, nie? I lodu na drodze. To na Ukrainę gonią. Jadą już na Ukrainę, bo to jakiś mały zestaw podróżniczy, także nie wiem, kto by tam się wybierał. Witam ponownie. Właśnie po nierównej walce dojeżdżam do North Dakota. Kończę Minnesota. Nie nagrywałem tutaj za bardzo, bo nie ma nic takiego ciekawego. Jest tylko czarna wstążka, nic więcej. Żadnych fajnych, ciekawych lasów, żadnych ciekawych gór. Po prostu jest czarna wstążka przez Amerykę. Za moment będę wjeżdżał do North Dakota. Jadę na truck stop. Prześpię się do jutra. Ponad 7 godzin spania. Jutro z rana rozładunek. Na rozładunku będę też najprawdopodobniej, jak będzie jeszcze ciemno. Postaram się to nagrać. I zobaczymy, co będziemy robić dalej. Tutaj sobie stoi policjant. I czeka. Już pierwsza mila. I jak widać na załączonym obrazku jest nocy mały, ciężarówek praktycznie nie ma, wszyscy śpią. Po prostu elektroniczne logbooki to ograniczają, a kiedyś to się zapierdzielało ile się dało. Spało się 3-4 godziny, wyrywało się kartkę i jechało się dalej. Teraz niestety jest to ograniczone, co dla kierowców wychodzi na dobre, no, są po prostu wypoczęci. I tu mamy już sajnę North Dakota, cyk, i jestem w North Dakota. Pojeżdżam już na truck stop. Mam dwa truck stopy do wyboru. Pilota lub Lowsa. Jadę na pilota. Zatankuję się jeszcze dzisiaj. Żeby na jutro już być gotowy. Flying day. Jest zimno, jest na minusie, 21 Fahrenheita. Także nocka będzie na spędzona przy Webasto. Spokojnie, cicho. Na tym truck stopie zawsze jest dużo cargo vanów. Dzisiaj jest pusto. W tamtym tygodniu jak byłem, to było dużo, ale teraz tego nie ma. Więc jadę na pompę, zatankuję się, kupię sobie sałatę
zjem jeszcze sałatę na koniec dnia i... I będzie to tyle. Także do zobaczenia jutro. Dzień dobry. Jestem z Kobry. Witam serdecznie. Pospałem sobie. Odpocząłem. Jadę na rozładunek. Zostało mi jedna półtorej mili. Co za locka, zimno, kurde, jak skurczysyn na podwórku. Jest 21 Fahrenheit. Ale cóż, chińskie webas to działa. Dobra rzecz. Fargo. Ale będę na załadunku. Na rozładunku, przepraszam. I tak będę wcześniej. Będę 15 po 6. Oni chyba od 6.30 zaczynają dopiero, z tego co pamiętam. Dobrze. Powinna być brama jeszcze zamknięta. Broker się piekli. Przepiekli się maile. Cały czas mi wysyła, całą noc. Dostałem za 2 godziny maila. Pisałem dopiero teraz, na wszystkie. Chodziło oczywiście o lokalizację, gdzie jestem. A ja jestem na miejscu, prawie. Tutaj właśnie pod Werchausem jest duży parking. I tu sobie można śmiało. Nie no, kurde, co jest? Otwarci już są. O. Żebym to ja. Myślałem, że są zamknięci, że są czynni od tego. Od 6 widocznie są czynni, no to. Dam. Dzwoneczek. Już się brama otwiera. O, jedziemy, bo teraz pizda będzie tak, będzie cofać. Dobra, idę się do pana zamelduję i zaraz wrócę. No dobra, rozładowałem się i spierdzielamy z tego bieguna zimna. Pierwszy raz zmarzłem w tym roku. Teraz wysłać papiery. Ale to stanę już tutaj sobie za bramą i... Także już mam załatwione. Wysłałem zdjęcie, wysłałem maila.
Oczywiście musiałem zadzwonić, powiedzieć, że dostarczyłem towar. I jestem gotowy do dalszej pracy. Ja wiem, to jest takie uciążliwe wracać na pusto, w sensie tym, że to jest strata pieniędzy, ale weźcie pod uwagę, że ja mam cały czas outboard włączony, ja znam cały czas swoją lokalizację, ja po prostu jadę i szukam ładunki z powrotem. To nie jest to, że ja już sobie wracam, bo mi się tak chce. Jeśli będę stał tutaj, tutaj będzie dużo tropów, będzie dużo kargowenów, ja nie będę w stanie się tutaj załadować, nie będę w stanie konkurować z firmami, które jeżdżą po 50 centów, bo dla nich to jest po prostu strzał życia, jak oni wrócą z ładunkiem. Ja sobie wolę jechać w kierunku do domu i patrzę cały czas, co się dzieje w South Dakocie, North Dakocie, co się dzieje w Minneapolis. Jeśli bym na przykład znalazł ładunek po drodze, to go biorę i jadę. To nie jest to, że lecę tylko i wyłącznie na pusto. Nieraz już było tak, najczęściej, że ładunek zawsze jakiś znalazłem wracając do domu. A jak nie wróciłem do domu, to przecież ja będę w domu, pokazuję mi o godzinie 16. To jest jeszcze taki okres, że do godziny 20 mogę się załadować w Chicago i nie muszę jechać dzisiaj, bo mogę wziąć po prostu ładunek, który będzie wyjeżdżał jutro na przykład z rana, ewentualnie nawet załadować się wieczorem, a wyjechać z rana. Wszystko zależy od tego, od loadboardu, co będzie, nie? To, no to jest taka loteria, no. No jestem, panie i panowie. Właśnie udało mi się zabukować ładunek do Wisconsin. Muszę się zatrzymać, poczekam, wezmę, podpiszę konfirmację. Ładunek mam 34 mile stąd. I do Waukesha będę miał 70 mil do domu. Czekam tylko na rate confirmation. Podpiszę to i... zobaczymy, co dalej. O, mam już rate confirmation. Dostałem już papiery i to jest Astraking Aura Fabric. Chyba tam byłem kiedyś, ten Aura Fabric. Sign this one, this is your copies here. Right. This is my copy. Both these are, so one is there, here's yours, just so you'll sign it. Yeah. And Xena Tech, when you deliver it, they'll sign one for you. Okay. Okay, yes. Thank you. You bet.
Dujemy, Państwo mili, dujemy! Jestem już w Wisconsin Dells, jeszcze 100 mili będę w Łukesza. Jadę jednak dzisiaj. Ryzyk, fizyk, zobaczymy co będzie. Zadzwoniłem do brokera, on nie wie. Tam dzwoniłem do, co mam podany numer. Oni odbierają telefonu, także suma summarium pokazuje mi, że do domu to przez Łukesze mam pół godziny dłużej, to jest ryzyko, jest zabawa. I barabu, barabu, barabum. 30 mil do barabu. Fajne jeziorko tam jest, Davis Lake. Są dwie trasy takie turystyczne, że można się przejść sobie po górkach na spacerek, można się pokąpać. Są dwie plaże. Bardzo fajne miejsce. Polecam tak na parę godzin, jak ktoś ma ochotę. I już mamy całe centrum Wisconsin Dells. Atrakcje, hotele. Nie wiem, czy to teraz tak prosperuje. Ponoć kiedyś to zajebiście prosperowało. Teraz nie mam pojęcia. I Kalahari. Świetny hotel ze zjeżdżalniami. Zjeżdżalnie, baseny. Będę tam o 4:30. Myślę, że o tej godzinie jeszcze ktoś tam pracuje. Przecież to jest Wisconsin, to tak trochę nieobliczalne. I tam szanują swój czas. No i nie udało mi się rozładować. Niestety czynni są tylko do godziny 15, a ja zajechałem o 16:30. Także jadę sobie do domu, mam, kurde, trochę jazdy. Będę o 6 w domu i jutro o 5 rano wyjadę. Przyjadę tutaj, będę patrzył sobie ładunki z tej, z tego, no, z okolic Milwaukee. Może się tutaj jutro załaduje. Chyba coś mu się pali. Chyba turbo. Świeżo po serwisie, bo piąte koło nasmarowane. Ale kopci. Czarny za kierownicą, kurwa. Przecież to się nic nie stanie. Można jechać, hier, że tam trop się spali, nieważne. No witam Was pięknym porankiem. Właśnie dojeżdżam na rozładunek. To, czego nie udało mi się zrobić wczoraj, muszę to zrobić dzisiaj. No ale czasami tak jest. Chciałem wczoraj przycwaniakować, a nie wyszło, to robię to dzisiaj. Zaraz jeżdżam na firmę. Wczoraj mi ktoś powiedział, że od 5:45, co się mówi, no jest 6:45.
tu będzie za chwilę. Szybciej tam, szybciej. Zobaczymy, co mnie tutaj dzisiaj spotka. Może mi się uda zrzucić. Że to jest gdzieś tutaj. Się zatrzymam tutaj koło tego i idę się tam pokazać. No i już po bólu rozładowałem się i lecę sobie pomieszkać troszkę. Pomieszkam, zobaczę, co z tym wyjdzie. Może gdzieś wyjadę jeszcze dzisiaj. Nie wiem, jak to wyjdzie, ale coś bym chciał jeszcze zrobić. Może jakiegoś lokala, coś blisko, coś w pobliżu. Także tak to po prostu wygląda na dzień dzisiejszy. Nie powiem, żeby było źle. Suma summarium, ten strzał, który robiłem do Fargo i tutaj wyszedł dość dobrze. Jeśli chodzi o pieniądze, oczywiście zawsze mogłoby być lepiej, ale jest naprawdę dobrze. Także co dalej, dowiecie się na pewno w kolejnym filmie.